Pierwsza połowa tego spotkania naprawdę pobudziła mój apetyt na drugą część tego meczu, a szczególnie jej końcówka, bo byłem ciekawy, czy Łęcznianom dzisiaj uda się powtórzyć przebieg z ostatniego meczu z Wisłą Płock, no ale ostatecznie nie. I aż dziwnie to brzmi, gdy powie się, że spotkali się dzisiaj sąsiedzi w ligowej tabeli. No ale to była prawda. Legia wygrywa dzisiaj z Górnikiem Łęczna 3-1 po bramkach, które zostały jej praktycznie podarowane przez defensywę z Łęcznej. A jeśli mi nie wierzycie, to sprawdźcie sobie w skrócie. Chociaż statystyki to potwierdzają, bo Legia Warszawa oddała dzisiaj pierwszy celny strzał już przy stanie 1-0. W uwaga, dokładnie 21 minucie i 37 sekundzie. Pierwszy dzisiejszy gol to samobój Baranowskiego po nabitce Mladenowicza, czyli zwykłym dośrodkowaniu w pole karne. Druga bramka to świetne rozegranie rzutu wolnego oraz strzał Muciego. A trzeci padł po kolejnym błędzie Baranowskiego w tym spotkaniu, a samego gola strzelił potężny Mahir. I co dziwne, okazało się, że jest to jego pierwszy gol w tym sezonie ligowym. I powiedzmy sobie szczerze, że niewiele dzisiaj Legia musiała się wysilać, aby wygrać to spotkanie. Bo tak jak mówiłem, te bramki, które dzisiaj zdobyła, zostały jej w głównej mierze podarowane przez Łęcznian. Ale mimo wszystko, Legia nie zagrała dzisiaj wybitnie w defensywie. Bo Górnicy stworzyli dziś, jak na Beniamina z dołu tabeli, naprawdę dużo sytuacji. I uważam, że pomimo tego wyniku Legia nie powinna być w pełni zadowolona po tym spotkaniu. Trzy punkty są, wynik jest, natomiast sam styl gry pozostawia wiele do życzenia. Chociaż tak czy siak nie sugerowałbym się tą grą względem meczów Ligi Europy. Bo już nawet w tym sezonie wielokrotnie widzieliśmy, że to co dzieje się w Ekstraklasie, a to co dzieje się na arenie międzynarodowej, to są dwa zupełnie inne uniwersa. I a propos jeszcze europejskich pucharów, to przy następnym filmie, który nagram o Legii w Lidze Europy, krótko wypowiem się na samym początku o meczu Spartak-Legia, bo nie mogłem go omówić na świeżo, ponieważ byłem na wyjeździe, jednak to nadrobimy. A Górnik Łęczna mimo wszystko całkiem nieźle w mojej ocenie rozpoczął ten mecz i gdyby nie ten bezsensowny, naprawdę w 100% bezsensowny gol samobójczy Pawła Baranowskiego, to mogłoby być różnie. Ale w sumie to tylko gdybanie, którego szczerze mówiąc ja bardzo nie lubię. Bo nawet poza tym golem samobójczym był to naprawdę fatalny, okropny, brzydki mecz Górnika Łęczna w defensywie. Mało agresji, dużo strat, bramka samobójcza, ogromna niepewność w grze. A naprawdę szkoda, bo w ofensywie nie wyglądało to momentami najgorzej. Moim chyba ulubionym piłkarzem Górnika Łęczna został Marcel Wędrychowski. Był to dzisiaj jeden z nielicznych zawodników po stronie gości, który czuł się pewnie z piłką i nie bał się wchodzić w pojedynki z obrońcami Legii. Zresztą to on wywalczył ten rzut karny dla Łęcznian, którego wykorzystał dzisiaj Bartosz Śpiączka, który, no lekko mówiąc, zadarł dzisiaj z żyletą. I uważam, że Gąska też nie zagrał dzisiaj najgorzej w ofensywie, to samo Krykun. Ale oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, najgorzej w dzisiejszym spotkaniu zagrał Paweł Baranowski, nad którym nie będę się znęcał w tym filmie, ponieważ sam Paweł Baranowski na pewno mocno to przeżywa. Legia Warszawa, Górnik Łęczna 3-1. Zespół z Warszawy zajmuje po tym spotkaniu 12 miejsce z 9 punktami, ale pamiętajmy, że Legia Warszawa posiada jeszcze 2 mecze zaległe. Natomiast Łęcznianie zajmują 17 miejsce z 5 punktami i oni niestety dla siebie nie mają meczów zaległych. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj. Przy okazji zapraszam was do posiadania klasycznie dobrego humoru w tym tygodniu i zapraszam was do nieprzejmowania się błahostkami. Dzięki, cześć.